Cześć, witam w kolejnym meczu pojedynku grupy C. Szkocja C. Na Szkocja nie, dlatego że to są gospodarzem tego meczu. Grają na half-time park go. Gdyby faworytami tego meczu są Szkocji, tylko dlatego, że są gospodarzem tego meczu i mogą mieć wielką, większą pewność siebie. Czesi też mają szansę, ale no, jeśli tak ująć to, ile razy Szkocja była na Euro, Czesi, to zdawanie Czesi byli trochę więcej na Euro niż Szkocji, ale no, to się okaże. Na tym stadionie, no, niech będzie na tym stadionie, to jest... Oczywiście niebieski stadion, no, piekło 7 minut. Drugi dzień. Tam formacja idealnie. O taką formację chodziło. No. Dery tak powinno być. No dobra, Tomas. To jest Forest. To jest pewnie Forest. To jest Russell. To jest McGregor. Na bramce Szkotów. Salu to jest... To jest Brown. To jest Jack. To jest Jack. To jest Jack. Mi się wydaje, że skrzydłami Szkocja umiał grać. Zdecydowanie skrzydłami Szkocji. Zaczynamy ten mecz. Tak. Captain Park, let's go. 24 stopnie, Szkocja, Czechy, mecz grupy C. A się zaczęli się nie tam ze Szkocjami. Czyli nie wiem, tak, że z zespołem. Trudna parę wyrobionych rzeczy. Jest w miarę dobry. Chyba Szkocji, chyba Czech. Trenerem Czech jest na pewno... Johanin Tyszpowski. To jest trener Ligi Czech. Trenerem Szkocji to jest... Dla Chiny miałem to z trenerem szkockim, no... Liczę się tutaj wynik. Co kurde robi Jack w Czechach? Jack to powinien grać w Szkocji, a nie w Czechach. To what the fuck? Muszę komentować, ale ten mecz normalny. Uwaga. Zaczynamy. Szkocji, przepiłc. Uwaga. Ryan. Uwaga. Russell. Uwaga, ten jest Schick. Uwaga. Szansy dla Czechów. Uwaga, spalony. Na polu są też. Szansy dla Szkotów. Muszą dobrze tą piłkę rozegrać. Oczywiście w niebieskich strach Szkoci, w czerwonych Czesi. Tego chyba nie muszę tłumaczyć. Terry. Oj, Jack. Czyli Jadosław Kreci. Tam jest Zdenek Odraszek.
Russell, uwaga, uwaga, szansa teraz dla Skotów. A jednak zachwiał się tutaj reprezentant Szkocji. Maloney. Schmidt. Oj, groźnie. Czesi. Uwaga, szansa. Brawo, McGregor teraz. Dobra gena McGregora. Czesi. Teraz dobre wybicie. Uwaga. Kreki. To szkoda. Czesi, ale wplony. Rzut wolny dla Szkotów. Teraz taka psychologiczna gra ze strony Szkotów. O, się zagapił teraz. Co tutaj się stało w tej sekundzie? Co za laby. Lag tej gry kompletny. I brawo McGregor. Brawo McGregor. Co to dobra interwencja. Bramkara. Ramsdorff. Uwaga. Brawo McGregor. No to jest jednak dzisiaj broń. Ten bramkar świetny. Znakomicie. Teraz uwaga, Maloney, uwaga, Maloney, szansa teraz, dobra. Ustalają się, ale spowodowane, ale sędzia nie odbliżał tutaj rzutu karnego. Jest ta piąta minuta. Russell. Dobra. Smith. To jest szkoda, że tak się fifi nie da, ale jeśli fifi byłoby to chodzi, a trzeba po prostu piłkę opanować. Uwaga, biegnie tutaj Russell. No, on dał strzału. Jack to jest, no, Jack Justin lewy. To jest Russell. To jest chyba Maloney, nie? McGregor. Więcej tutaj na pewno nic nie powiem. Ej, teraz Czesi, uwaga, szansa przed szansą Czesi, ale na całe szczęście, na całe szczęście tutaj McGregor ma sporo szczęścia w tym, przy tej akcji. Bardzo dobra okazja, podanie. Young to tu bieg. Young to na szybki podał. Young to też z Patryka Szyka, który jest najlepszym graczem w Czechach. Gracz RB Lipsk. Pro gracz gra w Slavii Praga. I Wiktorii Pilno. Jeden gracz gra w Ameryce, ale to był też gracz Wisły Kraków. Zdenek Ondraszek, który jest tutaj na pomocy. Przybił gola decydującego w 20 meczu z Anglią. Ma szansę to powtórzyć w fazie grupowej. Uwaga, szansa teraz. Czesi rozgrywa piłkę. Musi być szybko podanie. Russell! Kompletnie nie jeden strzał. Russella. Ale dobra okazja dla Szkotów. Bardzo dobra okazja dla Szkotów. No i Czesi naprawdę tutaj oszukują. 38 minuta mecz. Jack, uwaga, Maloney, pytanie do Russell, ale teraz obrania Pawlenki. Oj, nie udało się. Coś trochę. No Czesi mają dobrą obronę. Trzeba przyznać. Ewidentnie, no, nie oszukujmy się. No Czesi mają naprawdę dobrą obronę. Znowu to się dzieje. Jak tu Chorwacja, Anglia. To niezręczny gol na 2-0. No dziwny był. Ale nie powinien być takiego błędu gry. Dla mnie. Uwaga, biegnie tutaj Jack. Ale obronił to. Koniec pierwszej połowy. Kosa Czechów 0-0. Liczę na następny dobry elektryczny 5 minut.